Przed obejrzeniem filmu zasubskrybuj kanał i napisz komentarz, gdyż jeden z widzów wygra Good Knife'a Tiger Tooth. Bit do lepszego skakania. Jeżeli twoi koledzy śmieją się z ciebie, że nie umiesz skoczyć z okna na shorta na przykład, to ci się przyda. Nie umiem tam skoczyć! Lamus! Odpalasz konsolę i wpisujesz komendy tak samo, jak są pokazane na ekranie. Wszystkie komendy znajdziesz w opisie. W tym miejscu wybierasz sobie guzik, pod jakim chcesz mieć super skok. Ja wybiorę spację. Po wpisaniu komendy będziecie bezproblemowo wskakiwać z okna na shorta, za każdym razem. Komenda powoduje to, że podczas skakania wasza postać kuca w tym samym momencie, przez co nigdy nie uderzycie o sufit. Jeżeli nie umiecie skakać albo chcecie, żeby te skoki wychodziły wam za każdym razem, polecam wprowadzić sobie ten bind do swojego konfigu. Ja już to zrobiłem i używam tego codziennie. Grubszy celownik za WP. Pokazywałem to kilka razy, ale pokażę jeszcze raz, bo wiele osób o to pyta. Większość z was ma taki celownik, czyli bardzo mały. Wystarczy, że odpalicie konsolę, po czym wpiszecie komendę, którą wam pokazuję teraz na ekranie. Komendę znajdziecie również w opisie. Rozbranie bomby. Przed zaczęciem meczu należy ustawić te opcje tak, jak pokazałem na ekranie, gdyż wielokrotnie uratują nam życie. Na przykład zostajemy w sytuacji 1 na 1, bomba jest podłożona, my nie mamy defuse kita. Szukamy terrorysty, szukamy, wiemy, że już jest mało czasu do wybuchu bomby. Słyszymy, że muzyka zaczęła grać. Jest to czas na ewakuację, gdyż bez defuse kita nie zdążymy już rozbroić bomby. Tutaj zacznę rozbroić bombę w momencie, kiedy muzyka zacznie grać. A tutaj troszkę przed. Jeżeli nie mamy defuse kita, musimy zacząć broić bombę troszkę wcześniej przed zaczęciem muzyki. No i ostatnie to odługowanie tabeli wyników. Pewno wielokrotnie zdarzyło wam się tak, że graliście jakiegoś deadmatcha albo jakiś mecz turniejowy i nie mogliście otworzyć taba, czyli nie mogliście zobaczyć tabeli wyników. Jest jedna prosta komenda, dzięki której będziecie mogli na nią spojrzeć, jeżeli wam się zawiesi. Wystarczy, że odpalicie konsolę i wpiszecie komendę, którą podałem wam w opisie. W tych miejscach należy zmienić rozdzielczość na taką, na jaką po prostu gracie. Czyli jeżeli macie na przykład HD, tak jak ja, to ustawiacie ją HD. Wklejacie to i piszecie jeszcze bind, guzik, pod którym chcecie mieć to wasze odbugowanie tabeli wyników, czyli ja na przykład kropkę sobie tutaj wybiorę. No i musicie napisać repair. I tyle, po naciśnięciu kropki odbuguje wam się tabela wyników. To tyle, jeżeli film ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, 25 000 łapek to kolejny odcinek z tej serii już niebawem. Jeżeli dotrwałeś do końca, zostaw suba, trzymaj się, cześć.